Gotowy jestem. Wow, intubuś. Kurde, blacha! Siemandero, dzień dobry, bonjour. No cześć, siemanu. Siema, Piotrasku, jak tam? Dobrze, powolutku. My, kochani, się... kolejne zadanko. Słuchaj, to ja biorę już to zadanie, przyjmuję, tak? Quest. Tak. Ja to kopię. No, no właśnie. No nie. Dobra, dobra. Zaraz zrobimy im film. Kochani, kolejne przygody. Ta, awantura od rana. Ale szybko pójdzie. Czekaj, you will suffer, ty! Już, nie, teraz uważaj! You will suffer. No właśnie, ja nie chcę suffer. Ja bym wolał też nie sufferować. Na dzień dobry. Nie może być spokojnie. Dobra. Nie może być spokojnie. A otwieramy te sejfy? Wejdź, zobacz. Może coś będzie fajnego, co? Czekaj, bo tu kolega. Kolejny? Taki zwykły to nawet. Wiesz co, tutaj jest ta płaska amunicja do Magnuma, ja nawet tego nie zabieram, wiesz? Nie zabieram tego. No ja to zostawiłem właśnie. Nie już, zabieram tego. Nie. Ja już patrzę, nie, co zbieram, nie, bo... Nie. My już mamy za dużo tego wszystkiego. Nie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie tak... Tak przygód na dole jakoś. Ty, nie wiem, co mi daje, jakieś takie gówna mi daje. Ty, jakąś zwykłą amunicję, jakieś coś, no, o co... No... Ja wiem. Powiem ci, nie jestem w stanie tego zrozumieć. No dobra, to co, skaczemy na dół. No skaczemy, skaczemy. Ty zadanie już wziąłeś, tak? Tak. Ja już mam ten, ja już widzę torbę swoją, tylko... No to znowu torbę musisz podnieść? No, znowu torbę muszę podnieść, nie? Swoją własną, nie? Ty, ja jestem ciekawy, czy to zadanie się po prostu nie powtarza. Nie. Idź. A ono się nawet tak samo nie nazywa? Nie wiem, mordzia, to jakaś druga opcja. No wchodź, bo zaraz znowu nas coś będzie atakowało. Słuchaj, jak coś, to najwyżej weźmiemy torbę i spadamy, nie? Wiesz, co chodzi? Nie będziemy all the way, nie? Ostatnio też torbę brałeś. No wiem, ale w sensie... No tak, no na tym to jakby polega. To co, dwa razy to samo zadanie? No chyba tak, no. Ciężko jest powiedzieć, no zobaczymy. No tam to zostało wykonane. Ja miałem normalnie... Nie, no tak, no ja wiem. Aha, poczekaj. Ty bierzesz, czy ja mam wziąć? Biorę. Dobra. O kurde, będzie awanty. Aha, czekaj. Poczekaj. No. Wezmę kolegę naszego tutaj, przyniosę. Przede wszystkim... Przede wszystkim. Słuchaj, jest wariat. Poczekaj, ja go jestem w stanie... Dawaj go w głowę. Spokojnie, on chyba nie przejdzie nawet. Bo on się nie mieści. To jest głupek, nie? No jest głupek. Uważaj, bo idzie... Poczekaj. Idzie Helga. To trzeba ją szybko pacyfikować. Do widzenia. Dobrze, spokojnie. Piotrasku, a tu sprawdziłeś wszystko? Rozumiem. Jeszcze nie, ale... Nie, dobrze, ja już sprawdziłem. Arabani to chcę od razu tu podejść. Inoros. Ty czekaj, coś biegnie do nas, ty. Coś tam właśnie tak słyszę po... Jakby z góry, jakby coś, jakby po krzokach. I no nieposionym, nie? O, to przede wszystkim nieposionym. Ty, mordzia? No? Poczekaj, że? Ty. Ty, o co tu? Ty. To? Co tam ci się dzieje? No nie. Ty, zapasy White River 20 metrów, ale ono mi tak jakby pokazuje... Czekaj, czy do góry, czy na dół, bo nie jestem... Poczekaj, 13 metrów, poczekaj chwilę. No ale strzałkę gdzie masz? 15 metrów. Nie mam właśnie żadnej strzałki jeszcze. Jeszcze nie pokazuje, czyli być może, że jest... prawdopodobnie jest pod nami jedno piętro albo dwa. No to jakby była pod nami, to byś miał na tej paczce strzałkę. Wiem, ale jeszcze jakby nie widać strzałki. Uwierz mi, że jest tylko teczka. Ale... No to jak jest tylko teczka, to znaczy, że jest na tym piętrze. Na tym poziomie. Pewny?
No, jak no, nie okay, pewny, no, jeżeli jesteś pewny. Dobra, czekaj, 9 metrów, ty poczekaj chwilę, proszę. 8 metrów, 6 metrów, 3 metry! Tu jest. Dobra, nadchodzę. Nadchodzę. Jest tam, gdzie ostatnio miałeś. No, okej. Okay. Ja nie wiem, czy jest sens robić Avanti tak totalnie. Wiesz co, po ostatnich naszych zabawach myślę, że nie ma sensu. Oddajmy to szybko, znaczy ty idź. Znaczy, oddaj, słuchaj, ja tylko. No dobra, no ja tylko tutaj zrobię wszystkie rzeczy. Nie ma sensu po prostu, nie? No nie ma. Zbierałem, co tam można było, widzisz, jakieś wybuchowe, to zabieram te wybuchowe, takie strzały, jakieś tytanowe, to wezmę sobie. Słuchaj, no to ja wobec tego wychodzę, idę oddać zadanie, porozmawiaj z handlarzem A ja poczekam i ja wezmę. Ty sobie weźmiesz. Czyli wychodzi na to, że nie jest tak źle wcale. No ale kurna, to jest no, drugi raz takie samo zadanie. Tak. Tak, to jest prawda, Piotrasku. I jeszcze ty miałeś torbę w tym samym miejscu. Identycznie. Bo czekaj, bo teraz tutaj coś mnie... Ja już wyszedłem. Ojej, ty już wyszedłeś? A ty jesteś wariat jednak, wiesz? Co będę tam siedział? Dobrze, Piotrasku, ja wobec tego wchodzę na pas startowy. Dobrze. Ja się tu bawię w snajpera. Co ty tam robisz? A, poczekaj. Bo ty tam masz? Ty tam masz... Ja muszę mieć kawałek pasu startowego, a tutaj niestety był moment, że nie było. Dobra, jest pas startowy. Aha, nie mam benzyny. Zapomniałem naładować. Dobra, mam. Dobra, spokojnie, mam. 88% wystarczy do domu, nie? Ty, no to powiem ci, że ja bym chyba zrobił znowu cięcie i poczekamy, aż wrócisz. No bo bez sensu znowu co? Ty lecisz tam, wracasz. Teraz czekaj, bo nie wiem, gdzie do domu jest. Nie wiem, w którą stronę do domu. Dobra, widzę. Ja ten. Będzie cięcie, kochani, będzie cięcie. Jak coś, to będzie delikatne cięcie. Bo dobre cięcie to też jest zajęcie, nie? Kochani, teoretycznie wyglądowałem, żeśmy z Piotraskiem zaczęli gadać o jakichś, kurczę, starych dobrych. I troszeczkę się zagadałem i aktualnie, jak widzicie, pikujemy w dół, nie? Muszę troszeczkę nabrać tempa, bo może być niedobrze, nie? Nabrałem troszkę tempa. Spokojnie, dobra, nabieramy tempa w drugą stronę. Aj, nie było za miękko, ale słuchajcie, orły lotnictwa nie śpią. Nie śpią, kochani, nie śpią. Orły lotnictwa nigdy nie śpią, mordzia. Zobacz, jak wigornie żem zrobił. Czekaj, weź mnie rozpakuj, weź mnie, człowieku, zapakuj, weź że mnie, poczekaj, daj mi jeszcze, kurna. A ty możesz już, mordzia, sobie zrobić tamten swoje, czy nie za bardzo? A już oddałeś? Aha, masz rację. No. Ty, dostałem czerwoną kartę. Dobrze, to ja biorę motor. Musisz oddać. Nie ta muzyczka, no ale okej. Nie wiem, jakoś mam, kurde, w ogóle energię. Może dlatego, że kawy się napiłem, wiesz? A my chcemy my chcemy jeden czy może dwa nagrać odcineczki dzisiaj? Czy jak ty to? Nie wiem, zobaczymy, jak ten pójdzie. Słuchaj, no ten pójdzie, no. To ci będę mówić, nie? Myślę, że jak po maśle, no. Mam nadzieję, że nie jak po marmoladzie, tak jak ostatnio. Ty, coś mi zaczęło, cholera, zwalniać gra. Mordzia. Powiem ci, jakieś zawirowania, bo ja nie mogę trafić do tej baby, wiesz? Czekaj. Ty, no, jak Bogackiego, ty. Wiesz co, ja sobie ją chyba chorągiewką zaznaczę. To będzie chyba mądre. Doktor Anna. Postaw, że mnie doktor Anna chorągiewkę. Dziękuję. Bo powiem ci, troszkę mnie to zaczęło i tak dalej, wiesz? No dobra. Doktor Anna. Babolinko, gdzie ty tutaj... Aha. Strasznie zwalnia mnie gra, ty, nie? O co? Przysięgam, ty. Ja mam klatek. 50, 40. Jakoś tak... Jakby dużo zombie tutaj
w ogóle miało być? Czy jakaś horda, jakieś nieprzewidywane napięcia powierzchniowe? Czekaj, bo... Dobra. No amazing, no jestem, no amazing, no bundle skill not die, łuk bloczkowy, no możesz dać, bo ja to sprzedam po prostu. Czy chcemy bandaże pierwszej pomocy wziąć więcej? Nie wiem, no... Takie obojętne. Zwykłe też, takie te, no to wolę ten łuk bloczkowy, bo na mi się go sprzeda, bo to jest za 1000, nie? No tak. No dobra, do you have any jobs? Research Rescue from Hell, dokładnie to samo. Nie prowadzi mnie do niczego innego. Dalej to samo jakby. Czyli nie wiem, czy może po prostu trzeba ileś razy to zadanie zrobić? Nie wiem, powiem ci, ale zaczyna mnie to martwić, że to jakiś błąd czy coś i będziemy w kółko robić to samo zadanie. No spokojnie, poczekaj chwilę. Teraz mi... poczekaj chwilę, bo spokojnie, bo wiesz, to może nie być tak do końca, jak myślimy. Zaraz... Może musimy mieć, nie wiem, wyższy level na następne? Nie, Pietrasku, to byłoby głupie, wiesz... poczekaj chwilę, proszę. Daj mi, proszę, dosłownie... No stary, no znowu mi dało to samo, nie? Dobra, rób swoje zadanie w tej chwili. Możesz sobie... Czy, nie wiem, czy chcesz, żebym wrócił i razem, czy... A czy możesz być... Po prostu wracaj w trakcie, a wiesz... Rozumiem, będę w pogotowiu. Tak. Aha, no. Ty, ja mam czarny klucz, no. Czy ja... Mordzia, ja mam 3 powered klucz. Ty mówiłeś, że ona tutaj ma coś zamknięte. O, dobra, to takie drzwi na samym początku, jak tak. Schodzisz to w lewo. Czarnym otworzyć, czy chcesz poczekać, aż razem tu będziemy? Może razem, to ja też bym pokazał. Ty, ja do zadania muszę czekać do 23:27. Która jest? 21:55. Powiem ci, że korci mnie bardzo, żeby to tutaj zerknąć, wiesz? Ale dobrze, poczekam. Mamy 3 takie klucze, bo być może, że to jest coś z tym związane też, wiesz? Może. Bo ja w tym momencie jakby dostaję, samo zadanie over and over and over again, nie? Przyleć do mnie, ja zrobię to, oddam i polecimy otworzyć te drzwi. No, to ja już jakby nie będę robił zadania, czy... No chyba tak, no. Nie będzie sensu w sumie. I tak byś musiał czekać, aż ja oddam. Tak. Tak. Prawda. Dobra, to tak zrobimy. Tylko jeszcze proponuję, to daj mi sekundkę, bo ja mam tam coś, wrzucę jeszcze do bazy, wiesz? Gorsze jest to, że tam jest tak ciemno i ciężko się zorientować. Mam nadzieję, że troszkę odsłoniłeś ten namiot. Tak. O kutwa! Teraz uważaj, proszę cię. Nie rób mi tego. No nie. Znowu ta sama historia. Jak ja wchodzę, to już tutaj behemoty. Najlepiej, żeby było, żebyś wyszedł po mnie. Jeżeli byś dał radę teraz po mnie na chwilę ja się... Ja jestem na samym początku. To weź po mnie, wychyl głowę i jakbyś mógł to dla mnie zrobić, to będzie bezpieczniej, wiesz? I wejdźmy tam po prostu jak komandości człowieku z oddziału, wiesz, człowieku Delta Force, nie? Teraz to już wyczyściłem. No nie, no ale no chodzi mi o też zombie na zewnątrz, bo ostatnio mnie zombie na zewnątrz też dopadły, wiesz? Ale i to nie było zbyt słodkie. Nie ma tu nikogo. Jest pusto. Nie ma zombiaków. To może być jedno z moich większych lądowań, wiesz? Dobrze. Teraz gdzie ty jesteś? Bo słyszę jakieś... To tylko ja i moja piła. Pietrasku? No? Proszę, powiedz mi, gdzie jesteś? No, to na tym pierwszym piętrze. No. Jak tylko zejdziesz na dół, to ja tu jestem. Ja tu sobie... Dobra. Piętro jest czyste, także można śmiało tu wchodzić. Na górze też jest pusto. Dzień dobry. No cześć. Już coś tam słyszę, że tuptają. Tak, tam przy drzwiach. Poczekaj, gdzie spokojnie. Poczekaj chwilę, to ja wobec tego... Ale to czekaj, to tutaj trzeba zrobić to samo. Halo. Co? O, apteczka, witaminki, dolary, kiełbasa, browary. Czy masz coś pięknego tutaj? Nie, ciągle się powtarza. Laserowe ja sobie katany. Narzędzia. No, ja sobie witaminkę łykam co jakiś czas. Czyli jednak witaminkę? A pewnie, że tak.
Ja sobie biorę te tytanowe bełty, wiesz, ja sobie je zbieram. No to dobrze, proszę cię bardzo. Lubię, 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 wiesz, one tak delikatnie łechcą. Już tych laserowych rzeczy mamy tyle, że... No dobrze, Piotrasku, to chyba wszystko jest, co? Chyba tak. Otworzysz? Tak. Dlaczego? O! Dzień dobry. Piotrasku, zapraszam. No już, idę. Wyrzucam śmieci tylko. Ja mam torbę jeszcze. O! Nawet nie zbieram tych śmieci, bo to szkoda czasu. Tu jest jaka karta? Niebieska. Mam jeszcze tylko jedną zieloną. Mam nadzieję, że albo nam coś wypadnie, albo to znaczy, nie ja mam zielony. Jeszcze jedną zieloną, ok? No to mamy dwie. Aha, Pietras, no i... tutaj pamiętaj, jak żeśmy rozwalali. Rozwal dokładnie. I teraz proszę poczekaj. Poczekaj. Dobrze. Oho, jest inkubuś. Za szybą na razie, ale jest. Gdzie one, także... kurwa, nadobcają? No, wpuść je. Nie mogę. Znaczy mogę, ale one tu szybę walą. No, ale to Drasku. No i znowu nieśmiertelny inkubuś. I w tym momencie już laser wchodzi. Poczekaj, strzelaj w niego. Strzelam. Takie kapiszony dostaję. Koniec. Po inkubusiu. Otwieraj. Czekaj, czekaj. Powoli, powoli. Daj przeładować. A, czekaj, to ja to... Halo. Dobra. O, kolejny inkubusie. Dwa? No. Tylko ty musisz naprawiać, bo ja nie mam kruku. Dobra, ja naprawiam. Ty nabijaj, nie? Bez luny. Gincie. Bydlunie. O bydle jakie. Ale apteczek na... No już u góry jest, wiesz kto, nie? No wolałbym... Ciocia Stefania, nie? No, już u góry jest... Ciocia Jadzia. Już u góry jest ciocia Jadzia, wiesz? To nie jest zbyt dobre. No, ja już jest awantura na górze. Ja mam... Stop. No, ja mam, na górze ja już jest wiem, awantura. Mam torbę na, ja już wiem, że mam torbę na samym dole, na samym... To jest końcu. Popieprzone. Dobrze, no to wobec tego spokojnie. Zróbmy to zadanie, pojedziemy, oddamy. I no tak dalej, i tak dalej, co nie? No, ja w razie W zamykam... Ty. No? To. Powiem, że ja mam stresa cały czas, że one tutaj się jakoś przebiją, wiesz? No ja tak patrzę, czy one mają jak, no. Przez te drzwi to się nie przebiją. Wiesz co, ja... Tutaj nic ja nie ja bym ma. Był skory, żeby zrobić takie coś. Zobacz. No, wiesz? Tylko potem jak musimy sami uciekać, to nie będziemy mieli no jak. No dobrze, no to będziemy mieli, no spokojnie. Masz w dupala. Dobrze, poczekaj, oni się zaraz przebiją. Uważaj, bo się przebiją. No i... Teraz nie zgin mi. No spokojnie, ostatnio wytrzymałem tutaj tyle, to teraz mnie jeden zombiak nie zabije. Spokojna rozczochrana. Poczekaj, czy tu żeś pozbierał z tych rzeczy? A widzisz, niebieska ta. Tutaj ja zepam. Ty, a czy ja mogę wziąć diazepam z tymi, tymi?
Żeby nie było lipy, ty. A dlaczego? No, żeby nie było lipy. Ty, poczekaj chwilę, bo są jakieś... Ja już nie mam zielonych kart. Ja mam jedną, spokojnie, stop. To oby to była ostatnia potrzebna zielona karta. Bo będziemy mieli lipę. Znaczy nie, no bo no tu to... pojedzie... Ty, klasy, halo, zobacz, ty coś nawet nie sprawdził, co tu jest. No nie. Zobacz, czerwona, zielona, wszystko, zobacz. Ale ten... No w domu nie mamy, tak czy siak. Wiem. Dobra, Pietras, gotowy? No teraz. Czekaj, nie mogę otworzyć lootu. Bo ja pewnie w nim siedziałem. Tu jest laser workbench, ale korzystać się z niego nie da. Chyba krzykaczka jest na górze, wiesz? Na 1000% jest na górze, już powiedziałem, że ona tam jest, nie? Dobra. Tu jest czerwona karta potrzebna. Teraz no spokojnie. Proszę poczekaj jeszcze. Kurde, jest zielona tutaj jeszcze jedna. Ale tam się nie idzie. Tam aha, okej. Okay. Tam jest ślepy. Poczekaj chwilę, bo żebyśmy nie zrobili bebożki tutaj. Czy no, tu będzie czerwona karta, bo tu będzie jakaś awantura większa? Nie. Czy tylko mi się wydaje? Nie, tu jeszcze nie. Okej. Okay. Więc teraz tak, te drzwi, bo ja mam stresa, dobra, zamykamy. Na tym piętrze. Na tym moment, piętrze mam. Spokojnie, chwila. Najpierw proszę, żebyś rozwalił te schody, jak jeżeli byś mógł. Ale zaraz. Albo ja je rozwalę. Ile ja mam? 15 minut do mojego... Dobra, mam 30 minut. Daj mi proszę chwilę, jeżeli może... A, dobra, już to robisz. Dobra, okej. Okay. Teraz stop. Pietras. Inkubuś. Ale to pobudzi je. A tak jest cichacza. Aha! Kurde. Dobra. O, poranek. Jak dobrze. Najważniejsze, że inkubuś się nie obudził. Gdzie jest inkubuś? Dobra. Na samym końcu stoi. Mam go rozdupcać? Czy no walimy, tak. Dobra, na górę. Jest na górę, dawaj go tu, niech on tu przyjdzie. Żryj ołów, czy tam... Dobrze, spokojnie, ja go z drugiej strony. Ojla. Gdzie byś tu chciał wskoczyć, Hamie? Wąd do domu. Wracaj tu, kasztanie. No i co? Będzie tam teraz siedział? Biegnie. Patrz, no nieśmiertelny, no. Jeszcze, kurde, jeszcze żyje. Dobra. Piu, 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 piu. O. Jest, o, włókna hazmatowe, dobrze. One tak jakby już normalnie weszły tutaj gdzieś. Nie wiem, tu nie idziemy, tutaj chyba trzeba iść, wiesz? Pietrasku, spokojnie proszę. Weź zabezpiecz, jeżeli możesz. Nie mogę, nie da się tutaj. To dobrze, to wobec tego spokojnie. Ja proponuję, stop. No. Otwieramy i w razie czego spieprzamy na schody. No, dokładnie, otwieraj. Gotowy jestem. Wow, inkubuś. Kurde, blacha! By ich szlak. No, gdyby nie inkubuś, to by było pasta. Dlaczego ty masz zawsze tak przepieprzone z tymi zadaniami? Nie wiem. Nie lubi mnie. Może dlatego, że mam wyższy poziom. Możliwe, wiesz? Wracaj tu, dziadu.
Dobra. Łeb. Chyba już. Dobra, to resztę to już pójdzie łatwo. Tamte to w ogóle nie wiem, gdzie chcę biec. Nie w tę stronę. Dobra. Jezu, od razu. To zobaczę, co tu. Dobra. O, tu się chłopak. Ekipa schowała, kurde, nie mogę trafić. Dobra. Jeśli będzie w tym samym miejscu, to ostatnio. Czekaj, Pietras, ty czekaj chwilę. Ja tutaj jeszcze wiesz, co wezmę naszego przyjaciela. Dobra, ale my idziemy tutaj. Poczekaj, spokojnie, chwila. Proszę, poczekaj. Co tu się dzieje, Pietrasku? Ciekawego. O! Ale bryznął sobie. Dobra, jest moja torba. Coś tu jeszcze jest? W tym samym miejscu co ostatnio. Od razu szukamy wszystkich możliwych rzeczy, bo potrzebujemy zielonych, tak? W razie czego. No, przydało. Zbieraj się, proszę. Bo... Ja mam swoje szczęśliwe gogle. Ja też. Ale trochę fajnych rzeczy dostaję, więc nie jest źle. Cały czas niebieskie. Ty zielonych nie daję, ty. No właśnie, o co chodzi? Co to, zielone jakieś specjalne? Nie wiem. Cały czas niebieskie. Kurde, co jest, stary? No. Ty, lipa no jak nic, ty. O co biega? Dobra, no to idziemy od tego Wziąłeś torbę, jo? Poczekaj, proszę, tak. Poczekaj. My musimy stąd jeszcze raz wyjść, nie? Tak, żeby nas nie rozdupcyły. Ty masz ten power karty przy sobie? Poczekaj. Tak. No dobrze. Na pewno nie chcemy wejść do tego drugiego czerwonego? No wiesz, no tylko po lód wchodzić. No dlaczego? A jeżeli będzie tam zielona karta? Stop. Poczekaj chwilę. No dobra. Tylko no. Pytanie, czy tam jest inkubuś? Chwila. Stop. Nie wiem, coś tam może być. O Jezu, mogłeś mi powiedzieć, że otwierasz. Dobrze. Spokojnie. To jest, mówię, te zwykłe zombiaki, te zwykłe demony to już żadne wyzwanie. Stop. Najgorsze są w inkubusie. Ej, tu są jeszcze. No to jest... Ogień! Tu jest jeszcze jakaś czerwona, ty. Już. Przepełniony. Przepełniony syfem. Dwie czerwone. Tam siedzą demony, ale ostatnio jak otworzyłem, to nie mogły wyjść nawet. Więc nie wiem, czy jest sens. Dawaj, wracamy. Idziemy zobaczyć tam ten pokój. Masz rację. No, bo to już... Poczekaj, teraz powolutku, spokojnie. Dwa razy to samo robić, to jest sens. Czekaj, spokojnie, wycofujmy się powolutku, wiesz, bo nie wiemy, w którym momencie natkniemy się na kolegów, nie? Bo ja nie wiem, czy oni są w stanie te drzwi zepsuć, na przykład, te takie power door? Nie. Bo jak żeśmy gdzieś tam kiedyś byli, to one tam potrafiły to rozdupcyć, wiesz? Nie, no zobacz. No dawaj, do góry. No, ja dawaj. Tu nie mogę poczekać, bo nie lubisz takich rzeczy? Nie mam, no czego? Nie mam tego. Aha, tego nie jesteś kuską. Nie jesteś kuską. No, nie jestem kuską, więc nie mogę tak... Boże, jak ja nie lubię, jak ona tak krzyczy, wiesz? To mnie strasznie denerwuje, wiesz? Też nie przepadam. Jak ona drze tą mordę. Dobra, wygląda na to, że jesteśmy okej. No, ty zamknąłeś te główne wejście chyba przy samym... Tak, zamknąłem. Tak. No, do tamtego momentu jesteśmy bezpieczni. Bo inaczej to sobie tego nie wyobrażam. No i mamy tam tą wariatkę. Trzeba będzie troszeczkę się ich pozbyć. Trzeba będzie zrobić delikatne clearance, nie? Jak ona wciągnęła hordę, to możemy nie dać rady. Nie wiem, czy nie będzie trzeba szybko uciekać. No, zobaczymy. Powolutku.
Poczekaj proszę, bo nie wiem gdzie poszedłeś. Mordzia, nie wiem gdzie jesteś. No przy samym wyjściu prawie. No, trochę zwariowałem, bo teraz nie wiem w którą stronę mam biec, wiesz? Tak, no. Żeś poszedł po las i ja tutaj w labiryncie tych pokoi się gubię, wiesz? Powiem ci szczerze. Dobra, zabiłem je dwie. To dwie krzykaczki? Tak. Co za szmaciska. Jeszcze... I ten, ale chyba może? Nie... Chyba pamiętaj, nie że nie, że żebyś stąd odleciał, to ty potrzebujesz na ten pas startowy pójść ze mną. To nie jest takie proste jeszcze. Tu masz pas startowy. Ja sobie wchodzę na pas startowy, dawaj. O, jest kolejna krzykaczka, ale czekaj. Jesteś w stanie wsiąść i odlecieć? Mam nadzieję. Dobra, ja lecę. Kochani, teraz wam pokażę, jak lądują orły lotnictwa. Bo tutaj parę osób pytało wcześniej, o, borsuk, jak ten, rączki mam tutaj, okej. Okay. I delikatnie, tak żeby wycelować prosto w sosnę, ale to sekundkę, zaraz pokażę. O, nie no, żartuję, no nie w sosnę, ale zobacz. Okej, okay. Lot się sam obniża, widzisz co się dzieje? Zobacz, widziałeś? I to jest idealne lądowanie. Ale no polecam, odsyłam was do filmu, który nagrałem specjalnie właśnie na tę okazję, żeby i tak dalej, nie? Także sobie sprawdźcie, nie? No, stwierdziłem, że wyląduję tutaj koło Pietraska, bo nie ma sensu, żeby się i tak dalej. Dobra, idziemy, czekaj, gdzie ona, tutaj ta wariatka jest? Bo idziemy sprawdzić te, czekaj, kurde, co jest? Ty, Pietras. Nie wiem, gdzie ja... Ja nie wiem. Ty, ja nie wiem, gdzie ja wszedłem, ty. Dobra, jestem. No dobra, idź zdać zadanie. Zdałeś już jej? Nie, już idę. A ja... jestem gotowy do otwarcia bramy, jak ty mi dasz znak sygnał. No dobra, to idę oddać i... otwieramy tajemnicze wrota. Mhm. Hopla. Daj hopla, znać, co ona ci tam ciekawego, pięknego dała. Ty, rzeczywiście, zobaczmy. Ja mam wymaksowane te kusze i ja teraz po 5 strzał ładuję i strzelam człowieku razy 5. O, kolimator, chcesz? Bardzo poproszę, o Jezu! Proszę, daj, rzuć mi. O, dostałem też tą kartę. No, weź mi, daj. A wiesz, jeszcze ona daje, no. Czyli ona tak aha, jakby, poczekaj chwilę, proszę, poczekaj. Czy to tak jakby miało tak być, że otwieramy... Możliwe, że tutaj musieliśmy coś otworzyć i to jest dalej zadanie, więc... Dobra, poczekaj chwilę. Zobaczę, jak mi z tym kamieniem... czekaj, bo żem wszedł, kurna... Poczekaj chwilę, proszę, nie tego. No. Daj mi otworzyć, bo ja chciałem jakby... Poczekaj. Cholera jasna, gdzie ja mam iść. Co ci się tam... Zwariowałem, ty. Poczekaj chwilę, bo chcę zobaczyć... Jezu, jak pięknie z kolimatorem Pietrasku jest, o Jezu. Tak. Tak. No dobra. To co, mogę otworzyć ja? No tak. Poczekaj, poczekaj. A, możesz sprawdzić. Nic tam nie, narzędzie no i ten. Ty. O co kurna kaman? Ty. No, powiem ci... Okej, okay, jest zielona. Mamy drugą zieloną, a ja mam jedną przy sobie. Okej. Okay. Na szczęście. Okej, okay. Puls, granadę mamy 20, tu już mamy 40 w sumie. Mamy wciul tych granatów. Ty, 25 pulsę granadę, ty. Ja pierdykam, stary. One dają całe staki tych granatów. I laserowej broni mamy tyle, no że... dobra, ale tu nic więcej nie ma. I to jest ból piekielny, bo co w takim razie dalej robimy? No ja nie wiem, no chyba robimy, powtarzamy te zadania, no. Kurde, ale jestem głupi. No. Czyż możemy zrobić laser workbencha? Z tą kartą. A ty ja zapomniałem. No dobra, no to ja mam jeszcze dwie takie karty, no dobrze. No. Kiedyś tego nie było, kiedyś ten laser workbench to się szło tam do tego laboratorium i tam się tym stołem robiło ten laser workbench. No, przepisy. A teraz ty, laser workbench, mądzia, ty, dawaj, idziemy, szybko, jeszcze wrzucimy laser... Spuszcz mi, and then just touch me,
Till I can get my satisfaction. Action. 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 Chyba mi się za... Ja pierdzielę, Pietras! Nie wiem. Ja też latam jak głupi. Żałuję, że nie widzisz, co ja robię. Biegnie horda, ale taka pierdzielitna. Także wzbijaj się, człowieku, przez tworza. Uciekaj stąd. Jaki piruet zrobiłem w ogóle. Ja pierdziu. Ja przelecę tylko tam obok. Pokażę im, co tu się wydarzyło. Top gun. Ty. Tan, 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 tan. Ja pierdzielę, zobacz co się dzieje, ty. Dobra. Całe szczęście, dobra, nawet ja lecę w ogóle gdzie indziej, lecę do bazy. Jakie głupki z nich, ty. Dobra, jeszcze raz im pokażę jak się ląduje, patrz, zobacz, lądujemy, nie? I tak, pokażę wam drugą technikę lądowania, okej? Okay? Druga technika lądowania, bardziej awaryjna. Jestem tutaj i... Syk. Jestem tam. I wylądowałem wcześniej. I mamy wilka. Au! Au! Au, 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 au! Dawaj laser workbench. Dawaj laser workbench, dawaj laser workbench. A jak nie, to dostaniesz mordę. Dawaj laser pięknie. Workbench. Robi się. Pięknie. Za ile? Czekaj, bo okulary zmienię. Wiesz, co ja mam teraz w tym momencie mogę zrobić? Laser Sniper Guns Rifles. 3 minutki. Bo wiesz, że ja robię... Jestem szpec, człowieku, od tych bajerów, nie? Ty, a czy my w Laser Workbench będziemy może zrobili, mogli zrobić dla mnie ten specjalny... No wiesz, o czym power mówię. Power? Będziemy coś power chyba mogli zrobić? Chyba będziemy. Czy nie będzie I got the power? Chyba będzie. Będzie power? Tak mi się wydaje. Że będzie power. Dobra, wyrzucam, tak, bo już nie mam gdzie tego trzymać. Modyfikacje stoły. Części broni użytkowe. Weź, człowieku, daj mi normalnie żyć. Broń ręczna. Ty, ja nie wiem, co ja mam z tym wszystkim robić. Ty, znowu jest i tak dalej, ty. Też nie wiem. Ja pierdziu. To jest po prostu jakaś w ogóle rzeźnia, ty. Tyle tych multituli, tego wszystkiego mamy, że stary, nie jesteśmy w stanie tego w ogóle roztegesować, ty. No nie za bardzo. Powiem ci szczerze, wiesz? Ja chyba w ogóle zacznę używać już Titanium Crossbow, stary, bo... Nie wiem, stary, co mam robić, nie? Nie wiem, co mam robić, będę naprawdę szczery, nie? Biorę se Titanium, co se mam nie brać, jak se będę brać? Pewnie. Wiesz, co chodzi? No nie mogę se żałować w tym momencie, nie mogę tego zrobić, nie? Oczywiście, że nie. Ma to co wybuchowe robić. Bełty, stary, już też nie mam co z tym robić, nie? Nie, no robi się... niewygodnie. No niestety. Robi się zdziebko niewygodnie, wiesz? Amunicji też mamy tyle, że... tej zwykłej, że też... No to nie jest wiem, jakaś czeku... nie wiem, co tu się dzieje. Trzeba te rurobomby pobrać na hordę. No chyba tak, no i zrobić jakąś taką totalną pierduchę taką, wiesz, żeby tak rozdupcyło ich, człowieku, w trybie nie matry, bo ja tego inaczej nie widzę, ty. Tak mi się wydaje. Rozumiesz? No stary, no nie, no ja już skrapuję pewne rzeczy, bo... Ty! To? Ja mam stary laser M60 na 46. Laserowe M60? Tak. Proszę, sprawdź sobie. No, poczekaj, najpierw jakby wezmę to do ręki na sekundę, dosłownie. Żeby tylko im pokazać. No. Ja pierdzielę! Dobra, ja się musisz pokazywać. What ja pierdzielę. Słuchaj, no, nie no. Częstuj się, ty, no. To... Petrasku, proszę. No... Be my guest. Ale to... No częstuj się, no co ty tam. Laser. Ja zaraz będę robił takie, ja podejrzewam, że ja mogę takie robić, człowieku, na jakimś większym tym. Co? Nie no, tak, bierz sobie, weź sobie to. Normalnie, no ale śmiało. To... No nic, no, będziesz po prostu miał, no. A ty nie chcesz korzystać z tego? Ja sobie zaraz robię. Zaraz nam porobię, okay. Stary, ja mogę robić, prawdopodobnie mogę robić. Tylko bo raz brakowało tego laser workbencha, bo ja prawdopodobnie jestem w stanie robić... No ja mogę, ja też mogę laser rifle, ale tylko na 31. No spokojnie, ale zaraz zobaczymy, bo ja pamiętam, że ja mam mastera zrobionego pod te wszystkie rzeczy, bajery, tak? No, pamiętam. Więc musimy rozkminić i tak dalej, i tak dalej. Musimy, koniecznie. Coil
Stary, ile my mamy, stary, tych puls granadę. Ja nawet nie wiem, o co chodzi z tym puls granadę. To on jest taki mocny, tak? Że on jest puls. No, no mocno, zobacz, że on tam 1000 coś... Stary, ja mam 1000 energy cell, ja mam 1000 amunicji do tego, tego. No dobrze. Gdzie jest ten workbench? Weź. O, jest, jest, Pietra z Czyń Honory, jest, jest workbench, weź to. Jest. O matko i córko, stary, żeśmy weszli w ogóle na trajektorię lasera, słuchajcie, w tym momencie oficjalnie. No daj to gdzieś, no nie wiem, ja bym to dał gdzieś tak bardziej właśnie na piedestale bym to postawił, nie? Że to jest takie... Poczekaj, bo musisz przyodziać, rozumiem, ten, czy mamy... No dobra, no weź. No ja już to robię. No dobra. Do niego trzeba wszystko powsadzać. Czy mamy właśnie te klucze stare, bo ja już... nie, powinno nie być, spokojnie, wszystko... No nie, starych kluczy nie mamy. No to bierz, nie stare, no nie wiem, bierz nowe, no mamy wszystkiego opór, także... No, ale nie, takiego pierwszego klucza pierwszego nie mamy, musi wyjmuje z tego stołu zwykłego. No. A bo ten tu trzeba będzie wywieźć ten, wiesz... Ten mały tutaj, ten zwykły? Ale no, może ten zwykły do czegoś się przyda, nie? Czy już nie? No, no nie, na razie zostawiam, ale wydaje mi się, że ten laser robi za... Wszystko, mi się wydaje. Wszystko. I on chyba też bardzo szybko wyrabia wszystko, nie? I teraz, czy ja mogę zerknąć już do niego, do środka? Jedną rzecz, prawda? Teraz pytanie jest jedno wielkie. Czy my mamy na tyle tych wszystkich plastikowych bajerów? No niestety nie. My mamy stary plastików, polimerów, stary 19, 119. No to stary to jest nic, okej? Okay? To jest bardzo, bardzo, bardzo miernie. Dobra, niestety. Dobra, a tutaj plastik będzie, człowieku, fantastic, nie? Wiesz, robię chodzi? Nam fusion w kuzinie. I co to będzie? Czy to będzie tak piękne? Laserowa. Jeszcze lepsza od tej, co mamy, a one już szybko robiły, nie? Coil pistol, poczekaj. No dobra, no to co, jak zrobię na przykład laser... Laser shotgun receiver, laser rifle... Ty, no. Ja tego nie mam. Technology crafting. Jak to jest możliwe? Przecież ja to wszystko nie. Miałem. Chwileczkę. Ja mam w ogóle 15 punktów do rozdania, także niech ja zaraz zobaczę. A ty masz odblokowaną tą ostatnią technologię właśnie? Umiejętność? Daj mi chwilę. Scientist. Hunter. No to ja myślałem, że jak jestem hunter, to ja mogę robić, co nie? Aha! Technology w ogóle nie mam. No to ty musisz zrobić tę książkę, która się nazywa Future is Now. Potrzebujemy do niej jednego inka jeszcze. To moment, chwila, to spokojnie, bo ja tu jakieś książki, gdzieś coś było. Gdzieś coś było? Weźże zobacz, stary. To co, inka mam robić jednego? Poczekaj, ink. Nie mamy chyba miodu. Dobrze, spokojnie, zaraz coś wymyślimy. Ink, karot... Miód mamy, powinniśmy mieć, mordzia. No, nie wiem. Spokojnie, daj mi sekundkę, proszę. No dobra, daję ci sekundkę, ile chcesz. Daj mi nawet 2 sekundki. Daję ci nawet 2. Daj mi nawet 2 pomidorki. Daję ci. Weź, że mi nie mów, że my mioda nie mamy. No nie mamy, no. No ale bzdura, no to trzeba jak na jakieś pszczoły pojechać. No wypadałoby. O szlak, ale to już słuchajcie, ale... chyba będziemy w kolejnych odcinkach, no. A czy to już nie znaczy w takim razie, że my skończyliśmy fabułę? Bo jeśli ona nam nie daje kolejnych zadań, my mamy już lasery, to już dalej nie ma fabuły? No nie wiem, no to tak trochę, no to tak jakieś takie, to trochę dziwne jest. No, no właśnie dziwne. Bo ja bym myślał, że raczej jednak coś tam jeszcze ja ewentualnie tak i tak dalej, nie? Ale ty, że my nie mamy chociaż ani jednego miodu? No nie, bo zrobiłem inka jednego, jeszcze były 2. No. Niedobrze, no. I teraz weź tu, bądź mądry i szukaj teraz pszczół, nie? No, trochę nic, tak. Ja jadę stary do lasu szukać pszczół, no, trudno się mówi. Ja nie odpuszczę. No, nie sądzę. Ja nie odpuszczę. No już oczywiście w tym odcinku już za dużo nie porobimy. Bo to już może jest, to już trzeba jest koniec. Kończyć.
Tak myślę, że to jest... Ale słuchaj, i tak mamy pięknie, tak, żeśmy zrobili. No. Ponieważ, no, wiadomo, no, żeśmy dali radę pięknie. Mamy M60 laserowe. Ten M60 laserowy, podejrzewam, że sukupa czy jakiegoś innego wariata, no to stary, nie muszę ci mówić, co z tym robisz, nie? To chrupie to człowieku w 3 sekundy. Tylko, że takie M60, no wiadomo, dużo amunicji naraz zużyje, ale będzie efekt bardzo piękny. Także, kochani, dziękujemy za sprawdzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał, no to wiecie, co macie robić. Zostawcie Łapensteina, zostawcie to tamto i tak dalej. Zapraszamy na nasze Twitche. Oczywiście po perspektywę Pietraska u Pietraska na kanale. Wszystko macie w opisie i w przypiętym komentarzu. No i tyle. Żegnamy się z wami. Ja jadę szukać pszczół. Bajo. Bajo.